Cześć, z tej strony rekinek i witam Was wszystkich w kolejnej odsłonie Platynożercy. Murder Soul Suspect, albo śledztwo z zagrobu, to przygodówka z elementami grozy, dziejąca się w Salem. Całą przygodę zaczynamy po tym, jak zostaniemy zabici i jako duch będziemy musieli dowiedzieć się, kto nas zabił. Teraz pokrótce przedstawię Wam niektóre elementy gry, i na przykład e, naszego bohatera będziemy widzieć za pleców, e, będziemy mieli mini śledztwa. Podczas gry będziemy zbierać różne przedmioty i używając naszych detektywistycznych zdolności, rozwiązywać zagadki z nimi z związane. E, napotkane osoby będziemy mieli, będziemy mieli możliwość opętać i podsłuchać o czym myślą. Będziemy czasami mieli też możliwość oczywiście wpłynąć na, decy na ich decyzję. Ronald będzie mógł przenikać przez ściany, oczywiście nie wszystkie, także. Zewnętrzne ściany, na przykład te, albo które poświęcone były, to nie będzie można przez nie przejść. Będziemy mogli okazjonalnie wcielać się w kota. Demony to będą jedyni przeciwnicy, na których się natkniemy, i są one stosunkowo szybkie do zabicia. Także z samym postępem oczywiście, w historii nauczymy się kilku fajnych mocy dostaniemy możliwość zwiedzenia samego miasteczka, jak i ponowne odwiedzenie lokacji. Taka prosta piaskowa struktura. I tak oto pokrótce byłoby na tyle, jeżeli chodzi o samą grę. Resztę oczywiście, co gra ma do zaoferowania, to odkryjecie sami. Po tym, po tym teraz, co Wam przedstawiłem, możemy już przejść do naszego głównego dniania, czyli naszą drogę do, po Platynę. I tutaj zdobycie platyny będzie stosunkowo łatwe. W większości czasu będzie ono polegać na znalezieniu wszystkich 242 znajdek, przedmiotów, jak i związanych z tymi wszystkich śledztw. Tak wiem, 242 znajdki to jest trochę dużo, no ale to wszystko jest związane z całą fabułą, z całą grą. Także nie, nie powinniście mieć z tym problemów. Oczywiście wyjaśnię to w dalszej części. I tutaj pokrótce tak wymienię parę pocharków, jakie będziecie mieli. I tutaj na przykład złoto za znalezienie wszystkich właśnie tych znajdek przedmiotów, brąz za poznanie historii Rexa czy Julii, o Julii. brąz za odkrycie historii Salem i oczywiście dużą ilość trofeów powiązanych z głównym wątkiem gry. I tutaj przyda Wam się dobry poradnik, umieściłem w, w opisie. Link do takiej solucji zrobione przez Harry94, jest to solucja anglojęzyczna, z jej pomocą wystarczy oglądać wideo, wszystko macie tam dokładnie wyjaśnione i pokazane. Z końcem gry oczywiście platynka powinna spokojnie wpaść. Należy pamiętać jednak o pewnej lokacji, tą lokacją jest muzeum. Tutaj musicie znaleźć wszystkie znajdki jak i jakie powiązane z nimi śledztwa. Mówię o tym, bo ta lokacja zostanie zablokowana po tym jak udacie się do sądu. Jeżeli się tak stanie, będziecie musieli zacząć całą grę od nowa, co wydłuży oczywiście czas do samej platyny. Ważna jest sama zabawa, ale jeżeli macie, macie taką możliwość, zaliczcie w muzeum wszystko, zanim udacie się do sądu. Jeżeli sami, jeżeli sami jak sami widzicie, platyna jest stosunkowo prosta, dumne jedynie może być znajdywanie wszystkiego i wykonywanie w śledztwo, bo jest, to jest tego dosyć sporo. Oczywiście znajdą się osoby, które lubią takie gry i będzie to dla nich sama przyjemność. Tak jak mam to w zwyczaju zrobimy małe podsumowanie. I tutaj trudność platyny można określić na 2 na 10, czas czas do jej zaliczenia to około 10 godzin. Ilość przejść to będzie jedna. I tak pamiętajcie, jeżeli wam w muzeum nie zaliczycie wszystkiego to będziecie musieli jeszcze raz grać. To też wpłynie na to, ile Wam czasu zajmie to zdobycie tej platyny. Jeżeli będziecie korzystać właśnie z tego pornika, który Wam w opisie zostawiłem, nie powinniśmy mieć żadnych trofeów do pominięcia, także spokojnie możecie sobie wszystko zaliczyć. Poziom trudności. Um, tu gra nam nie daje możliwości wyboru poziomu, także spokojnie możemy grać tak jak zaczęliśmy. Um, w sumie to będzie już wszystko, i teraz um, ja się z wami będę żegnał. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie oczywiście, jak wam się filmik podobał. Um, jeżeli macie jakieś pytania, to pamiętajcie, piszcie w komentarzach. Um, także do usłyszenia, hej, dzięki, na razie.